Od 1 stycznia tego roku zmianie uległy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorców. Zgodnie z tymi zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w tym roku wynosi 1850 zł, podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo ze wszystkich tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy w danym okresie rozliczeniowym osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Przy czym podkreślić należy, że kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną. Służy ona jedynie ustaleniu, z których tytułów zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w danym miesiącu. Natomiast łączna podstawa wymiaru składek oznacza przychód, jaki zleceniobiorca osiągnie w danym okresie rozliczeniowym z tytułu tej umowy lub pozostałych tytułów. I najczęstszą sytuacją jest przypadek, kiedy jedna osoba wykonuje pracę na podstawie kilku umów zlecenia. Aby ustalić obowiązek takiego zleceniobiorcy, należy w pierwszym kroku ustalić, który tytuł powstał jako pierwszy. Następnie zsumować przychód, jaki zleceniobiorca osiągnął z tytułu tych umów i w zależności od wyniku ustalić, które tytuły będą dla niego obowiązkowe. Jeżeli w wyniku sumowania kwota uzyskana jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w danym miesiącu ze wszystkich tytułów. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat apelowało, żeby wszystkie dochody z pracy były ozusowane, czyli oskładkowane. Tutaj dogadaliśmy się z pracodawcami w tej kwestii, żeby przynajmniej w pierwszym kroku umowa do minimalnego wynagrodzenia była oskładkowana. I to jest bardzo ważne dla pracowników, dlatego że taki pracownik jest po prostu ma zabezpieczenie emerytalne, ponieważ już wpływa składka do systemu ubezpieczeń społecznych na konto. Po drugie, taki pracownik, jeśli ma oskładkowane do minimalnej płacy świadczenie, może skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych. To był ogromny problem dla ludzi pracujących w wszelkiego rodzaju agencjach, outsourcingu, gdzie nie zarabiali minimalnej pensji, potem zostali zwolnieni. Okazało się, że oni nie mogą nawet zasiłku dla bezrobotnych uzyskać, ponieważ nie byli oskładkowani, ozusowani do minimalnej pensji.